W związku z tym chodzi o wrysowanie, czyli byłoby, żeby narysować go na mapie i wprowadzić tam zielę kwoteczną kubaturowych i parkingów. Jest to obszar wpisany do rejestru zabytku, ważne miejsce w podwórzu. Można powiedzieć, że jedno z najcenniejszych miejsc w podwórzu to jest właśnie ochrona wzgórza Lasoty Krzemione. W związku z tym... Rozumiem, że zieleń kwoteczna zostanie wprowadzona, tak? Tak. I wprowadzenie tego elementu jako zieleń kwoteczna. Nam jeszcze brakuje gdzieś tak naprawdę po dzisiejszym spotkaniu gdzieś tygodnia czasu, żeby można było jeszcze kilka spotkań odbyć i doprecyzować, co autor ma na myśli, bo dobrze było opisać, co to znaczy, co mamy na myśli przy dzieleniu kwotecznym. To będzie. Poza tym trzeba być świadomy, że tak, jeszcze złożenie grupy możemy składać jako osoby indywidualne. Proszę Państwa, tak, jako następny punkt. Czy ktoś w tej sprawie jakby, czy jest w tej sprawie konsensus? Jest. Tu trzeba było dopisać, przepraszam, że się wtrącam, nanieść na mapę Pani Basia, napisała. Złożoną poprawę trzeba. I dlaczego byśmy poprawkę pani Basi przyjął jako swoją autopoprawkę? Przyjmie, proszę Państwa, bo to nie stanowi żadnego problemu. Tak jest. I wpisujemy jako osobny punkt pani Basiu w gimnazjum Wydzielenie Działków dla gimnazjum 32. Czy ktoś z Państwa dla obszaru numer 12 chciałby jeszcze w jakiejś sprawie zabrać głos? Ja. No, proszę. Dobra. Proszę Państwa, to myśmy przeoczyliśmy jedno. To zostało oczywiście uznane przez Biuro Planowania Przyrody, jak już rozmawiali. Tu nie widać tych. Ta linia rozgraniczająca MFW od ZU, czyli od parku, została skorygowana, znaczy już na etapie naszego, że tak powiem, dzisiejszego posiedzenia, a jest to tylko drobny szczegół, ja na niego tu świecę. To jest budynek wagi, który został tu linią połączony z terenu parku i włączony oczywiście do mieszkaniówki. To natychmiast powiedział, wiesz, że to jest słuszność. Ja chcę taką poprawką tutaj wnieść, aby ten budynek po prostu został włączony do terenu ZU, czy do parkowego. Będzie to poprawka, autopoprawka zarządu. Ja tylko chcę dodać, że proszę Państwa, rozmawialiśmy z Panią Dyrektor, że gdyby obecne zapisy ZU były tak bardzo restrykcyjne, to nie wiadomo, czy byłaby możliwość na przykład remontu Parku Bednarskiego, bo ilość ścieżek i dróg, które tam są, i infrastruktury, mógłby nie pozwalać na przykład na wydanie pozwolenia na budowę. Potem, czy WZ w tej sprawie, bo nie jest powierzchni biologicznie czynnej. Bo była dyskusja, czy kamienie, które tam są, jest powierzchnią biologicznie czynną, czy nie jest? No nie. No jak jest? Jak kamienie mamy, bo tak, pionowa ściana, mamy skałę. Zmiana na leśnic, o czym mówisz, prawda? No nie, ale samym już kamieniołomie jest sporo powierzchni, która nie jest już biologicznie czynna. Jak przeliczymy ilość dróg, ścieżek i dość, sama miała wątpliwości, czy bylibyśmy w stanie na przykład na parkach, czy zieleni urządzonej, bo oni bardzo restrykcyjnie nam zrobili i też to, co mówimy. Że w tym wypadku mówimy obniżać, no ale się może okazać, że żeby zrobić alejkę w parku, musimy ileś tej powierzchni, a jest nieduży obszar. A chcemy zrobić alejkę, czy przejazd. I co wtedy? I wtedy właśnie to jest ta dyskusja, wracamy do punktu 10. Jak nie obniżymy wtedy tego parametru, wtedy się może okazać, że coś jest a wykonalne. Jeżeli nie mamy biologicznej powierzchni, moi drodzy. Jeżeli to jest naturalna skała, to musi być biologiczna. Ale nie, nawet nie. Panie Wiśku, chodzi o to, mamy na przykład Park Bednarskiego, jeżeli Pan sumuje i w Parku Bednarskiego będzie Pan miał, że powierzchnia biologiczna czynna ma 90%, a Pan sumuje alejki, nie, boiska, plac zabaw, piaskownica, no etc. I nagle się okazuje, że wychodzi Panu, że biologicznej czynnej jest na przykład 70%. I to jest to, co mówił Jacku, co mówił przewodniczący, żeby zostało 10% na mieszkaniu w Parku. Nie, ale czy może ten projekt tu, bo byście się nie pozwolili. Nie, 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 nie
To 10%, nie, to 10% może być w pewnych momentach za mało. Tylko chodzi o to, że nie ma rozgraniczenia między... Bo my chcemy się zagwarantować, że powierzchnię biologiczną czynną nikt nam nie obniży o 20%, bo chcielibyśmy, żeby ją podnieść do 20%, bo wyżej niż 20%. Więc mówię, jest za mały, dlatego ja mówię, ja bym dzisiaj zostawił te 10%. Problem poruszyliśmy w Biurze Planowania Przestrzennego i jest kwestia tego, żeby oni rozbili to na 4 parametry, nie na 2. Zbyt mało parametrów jest, proszę Państwa, zieleni. Bo wprowadzono tylko dwa parametry, zieleń urządzoną, nieurządzoną, przepraszam, trzeci z zieleń spędzarną. No to umówmy się co do spędarzy, możemy, a my podważamy, że nie ma, te dwa parametry są zbyt małą ilością parametrów po to, że można było w sposób właściwy potem zrobić plany. Bo się może okazać, że nie można zrobić parku gdzieś albo jakiejś, nie wiem, infrastruktury, wszyscy chcemy, żeby... Tak jest. Koniec Tomek? Panie Jacek. Ja tylko takie uwagi mam jeszcze, przeczytałem się. Stare podwórze poza uzupełnieniami drogowymi nie powinno być dojeżdżane ani funkcjonalnie, ani zawodowo. Stare podwórze powinno przekształcać się w stronę usług wybierających funkcję mieszkaniową, należy utrzymać kameralne dzielnicy, przestrzegać się zawodowe, mogące ograniczyć przemieszczanie. To jest jeden. Dwa. Trafniejszą odmianą obecnej nazwy płatki ojca Bernatka, która jest tam w zapisach, jest płatka ojca Bernatka. Nie w studiu. Uchwała Rady, nawet nie w miejscu, ale o czym wy mówicie? To jest uchwała Rady Miasta Warszawy. Ale tutaj jest po prostu... No... Ale to jest nazewnictwo. Panie, w ogóle bym się na ten temat Inna kwestia jest. Czy nazewnictwo, które użyto w tych dokumentach, które dostaliśmy, jest błędne w porównaniu z oficjalnym? Ale przy planach nie można zmienić nazewnictwa. Nie, ale czy pan sprawdziłeś, że nazwa oficjalna, która jest, jest niezgodna z tym, jak nazywany w tym dokumencie. Oficjalna to jest płatka imienia ojca Leduca Bernatka. Ale czy to Państwo, czy to ma wpływ na to, co będzie w naszej dzielnicy? No nie. Dla mnie to jest na przykład płatka podgórska, proszę pana. Przegraliśmy dzięki kilku wspaniakom, którzy na końcu byli. Nie, ojciec Bernatka. Chodzi o to, żeby w dokumencie nazywano właściwie. Nie jestem polonistą, nie wiem, czy to jest właściwie odmiana. Rada podejmie uchwałę, ja się podpiszę, jak ktoś powie, panie. To się tak nie tak odmieni. Ale to jest, myślę, że to można technicznie... Pani z Paniasku? Nie, ja sobie nie dam. Ale to w takim układzie inaczej. Trzeba po prostu im zwrócić, żeby sprawdzili, że może Bernatka się nie odmienia. I że to nie jest nazwa, jest to nazwa i że się nie odmienia. Tak, będzie pan chciał mówić, że jest nazwisko. Jedna rzecz, ale to też dyskusyjna. Oni dzielą, tutaj opisują, co dłużą stali zabłocie. Czy jest takie określenie? Stali zabłocie. To jest właściwe powiedzieć. To tylko to pierwsze zasady. Ale Janaska. Poza uzupełnianiem. Poza uzupełnianiem. To jest stale zabłocie. Tak jest. Chłopcy z Janaski tu jeszcze tak były. No nie wiem, Państwo, myślicie, że wchodzi na pozostałe nie, ale pierwsza uwaga. Czyli poza uzupełnianiem drogowym nie powinno być dowieszane, ale co na mnie jest zresztą. Panie Jacku, zamykamy się naprawdę, mamy obszar, chcemy zrobić plan kulturowy. Raz. Dwa. Chcemy, ażeby wprowadzić... Można? No nie, jesteśmy wpisani w historyczną zabudowę, wpisany do rejestru zabytku, jeżeli chodzi o zabudowę historyczną. Jak proszę pana widzę, zabudowę taką jak czasami gdzieś, mam nawet przykład Dimanowskiego, ten tam spalona czy coś. Proszę pana, będzie dodatkowo na przykład przebiegać trasa tej kolei. Jest pytanie, czy będzie część budynku wyburzona, część jakaś pierzeja powstanie, jakiś plan. My się po prostu robimy wtedy skansę, bo nie ma możliwości rozwoju. Ja nie mówię, żeby zawierać powierzchnię, bo tak, chronimy zieleń. I teraz jak ktoś chce zmieniać kubaturę, chce gdzieś coś dobudować, jakieś, naprawdę jest mało miejsca do zabudowy, ale taka plomba, która powstaje na przykład na Kalwaryjskiej, wydaje się, że w tym miejscu była rudera, a teraz powstaje ładny budynek. Ja wiem, że tu mówił pan, że oprócz zabudowy plombowej, ale to jest kawałek terenu, który tam się, chcemy zrobić tam parking wielopoziomowy. Sami sobie strzelamy w kolano i nie ma możliwości. Znaczy ja tam panu, może pan mieszkać tylko pod jednym warunkiem, że może pan robić to, co jest, albo nie wiem. Ale też są ograniczenia konserwatorskie. Są poważne ograniczenia. To jest to są ograniczenia, a drugie są kwestia takiego dźwięku jak na widzu, nie? To jest to. A ja. To jest moje zachowanie za promowo, prawda?
No ale to nie zabudowa plombowa? Nie stał budynek? Pan Bolek, proszę, komisja ludzie doświadczeni oraz poprawka zarząd też jest najgłupszy. Tak, nie, ale to się zmierza. Wydaje mi się, że jeżeli komisja poświęciła tyle czasu, to porównasz tylko w tych punktach spornych, co zarząd zmienia i może byśmy pewne rzeczy się tak powiem przyspieszyli. No tak, zróbmy zostało ustalone, że Państwa po kolei. Proszę Państwa, czyli rozumiem, że zakończyliśmy obszar numer 12. Przystępujemy, proszę Państwa, do obszaru numer 13. Pan Jacek, rozumiem, przekonaliśmy troszeczkę Pana. Tak, dobra. Przystępujemy do obszaru, proszę Państwa, numer 13. Jeśli chodzi o granicę tego obszaru, to jest dość duży obszar. W ogóle ja nie rozumiem tego obszaru, bo została połączona Wielicka razem z Płaszowem przez tory kolejowe, gdzie nie wiem czemu jakoś tutaj. Ale tego teraz, ale na nie rozwiążę, nie rozwiążę. Ta sama dyskusja była na komisji planowania. Proszę Państwa, i mamy tak. Tu mamy dosyć poważne sprawy, jeśli można się Państwo tak. Dobrze jest zlokalizować, bo tu są stawy płaszowskie. Tu mamy, proszę Państwa, ogród działkowy. Pierwsza poprawka zarządu jest taka. Zmiana granica, po pierwsze, zmiana granicy obszaru. Chcemy, żeby, proszę Państwa, obszar był na ulicy Stoczniowców, żeby te usługi przeszły na drugą stronę. No i właśnie, jest możliwość... No tak, tylko że mówię, to jest niezgodne, bo to nie może być, że bo zapis jest taki. Zmiana przebiegu obszaru granicy, obszaru 13. Można zmienić. Granica obszaru powinna przebiegać po ulicy Stoczniowców. Ale tak, ona przebiega po ulicy Stoczniowców. Tak, ale górą. A dółem, dołem jaka jest ulica? To jest Portowa? Portowa. To jest zmiana na Portową. To jest No ale oni robią, ale to myślę, że przesuwamy, bo wszystkie granice generalnie, znaczy, no nie generalnie, ale w większości wypadków idą czasami po głównych ulicach, oczekiwanie po proszę Państwa, mamy jaką sytuację? Ja chciałem tylko powiedzieć tak. Między Stoczniowców a Portową Bożną jest taki kwerek, na którym właśnie są usługi. Proszę Państwa, tu jeszcze niedawno nie było usług, bo dołem idzie, proszę Państwa, kolektor główny krakowski, 4,5 metra i dlatego ten pas jest tutaj taki wolny, bo tędy idzie kolektor, a tu jest przepompownia ścieków syfonująca pod Wisłą. I teraz chodzi o to, tak jak dzisiaj fizycznie mamy działki, ogród, jak to się nazywa dokładnie? Ogród działkowy Płaszów ma granicę po tym przebiegu teraz. O, tutaj nie, bo tu jest krzywy, koszykarska. Mniej więcej. Chodzi o to, żeby przywrócić. Proszę Państwa, to jest tak, z jednej strony mamy miejscowy plan zagospodarowania, który dopuszcza tutaj usługi, ale trzeba być świadomy, że w tym obszarze zabieramy wszędzie zieleń. Ja nie bardzo rozumiem. Wrócę do tego. Zmiana przebiegu granicy obszaru 13. Granica obszaru powinna przebiegać ulicą Stoczniowców. Ale pomyliłem się z Portową ze Stoczniowców, bo górą szła. Chodziło mi o ulicę Portową, żeby przebiegała granicę. Tylko że Portowa się kończy tu. Tu może nie się przebiegała Stoczniowców. Mam propozycję. Ja bym nie ruszał tej granicy, niech zostanie ta granica na Stoczniowcu, ale z nim poszerzenie ZU, ogrody działkowe obecnie zapisane jako... Do ulicy Portowej. Do ulicy Portowej. Tak. Proszę Państwa, powoduje to, że ja już nie mówię, że tutaj przy tym rozerwanym wale zalało te działki, one stawają naturalne folder i tereny depresyjne. One nie są zaliczone tutaj. Tu było poważne... Nie są zaliczone. Znaczy, no tu przy ulicy Portowej akurat nie ma zaniżenia jest dalej. No to też tak. Tu zaniżenie akurat nie jest, tylko zaniżenie stu. No, ale zaniżenie stu, tu i tu. Ale to jest, no nie mówię, no mówię, na 3/4 terenu jest generalnie zaniżone. Ale tak też się tak bierze, bo... To jest stare miesisko. Chodzi o to, żeby przywrócić działki w formie działkom, czym bardziej, że w tym miejscu, proszę Państwa, tak naprawdę oprócz Parku Płaszów i tego terenu nie pojawi nam się żaden inny, nowy, zielony teren. Tu zostają, to jest ciekawe, bo tu zostają działki, jeżeli chodzi o Zakole Wisły, pozostaje,
Natomiast tutaj jakoś dziwnym, ale pan chyba stwierdził sam, że to jest przerysowane. W związku z tym słuszna uwaga, trzeba tą poprawkę będzie prowadzić. To znaczy, tak jak mówię, ja bym tak, wykreślił ten punkt dziwiaczy. Tak. Tak jest. Nie wolno wykreślić. Natomiast tutaj bym dopisał zmianę jako poziom państwa. Czy ktoś mówi, nie, jak macie rację, to nie tak, łatwiej to jest zrobić. To samo. Ja mam rację, bo to by musiało być napisane, że części stoczniowców, a potem portowa i ona się tak jakby... Mnie się pomyliło, że ona się nawet nazywała stocznia. Ona się nazywa... Proszę Państwa, ona się naprawdę nazywa portowa. Tak. To jest to, proszę zobaczyć, to jest to. Bo ona stoczniowców jest ta główna. Tak. Natomiast portowa idzie cały czas tu i tu. I wladuje stoczniowce. Dobra. Ale doszliśmy przynajmniej, która jest portowa. Tak, dziewiąty wykreślamy i wprowadzamy, że przesuwa się poszerzamy ZW do ulicy Portowej. Już wiemy, która to jest na portowa. Dobra, Z co? Według mnie. Piszemy portowa. Aha, nie napiszemy. Nie, bo ja chciałem, proszę Państwa, zmienić na początku. Znaczy zaczął chciał zmienić, bo tam jednak odpowiedzi wcześniejsze. Może ty nam się pozabrać. No nie, teoretycznie. Portowa jest. Zobaczcie Państwo, gdzie się kończy portowa. Wpadę do stoczniowca. Do portowej i dobrze. Dobrze, do końca jest, proszę pana, doktor są ogrody. No. Tak, tak jest. Tak. Można napisać do ulicy Portowej, kierunku ulicy Stoczniowca. Dobra, pani Łasia, proszę. I proszę Państwa, poszerzenie obszaru ZEP-u o ogrody działkowe obecnie zapisane. Jako do ulicy Stoczniowców. No to powiedzmy. Do ulicy, wtedy piszemy do ulicy Portowej. Przepraszam, pomyliłem się z tej ulicy. Muszę dać do ulicy Stoczniowców, bo przy ulicy Stoczniowców mamy. No jest jedna portowa. Nie, że na ulicy Portowej i Stoczniowców, bo część Sportowej, a tutaj. Proszę, proszę Państwa, to wykreśla się, ale moi drodzy, wykreśla się tylko i wyłącznie punkt 9. I 10 zostaje, bo poszerza się do ulicy Portowej. Tylko zmiana na ulicy. Ale może być Portowej i Stoczniowców. Portowej i Stoczniowców, bo część to jest Stoczniowców. Bo Portowej no, może się miał tutaj, że się miał ratowanie. No, ten odcinek będzie do ulicy Stoczniowców, tak? Na, natomiast w opisie kierunku zmiany w strukturze przekształcenia nieoznaczonym długością. Ja tutaj takim właśnie mam wątpliwość. Powiem szczerze, ja ten punkt tylko i wyłącznie nie chciałbym, już nie było czasu, bo ten punkt zawiera w sobie ten teren. Opis tego terenu. Nie, 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 nie. Ten punkt dokładnie jest tym samym, co ta dziesiątka. Ja ten punkt przygotowałem. Proszę pana, czytamy. No. To jest ten sam? Tak. To chodzi mi, w takim układzie nie napisałem punktu. To jest dobrze. W takim układzie, proszę Państwa, dopisujemy jeszcze punkty ten, MW. A to będzie w innej jednostce. To będzie w jednostce 30. To nie będzie 13. A, sorry, to jest w innej jednostce. Dobra. Znaczy ten punkt jest, powiem szczerze, ten punkt trzeba wybalić. On jest powieleniem tego punktu. On jest powieleniem tego punktu i mówi się o rzeczach, które tak naprawdę nie jesteśmy na tym stanie poziomie. Jedno pytanie, panie Tadeuszu, bo ja od samego początku nie rozumiem, tylko... Ty kawiarnia się. Albo może to Jacek, to jest pomysł Jacka. Co to znaczy ten nieoznaczony punkt 8? A, żeby bardziej się jestem taką osobą dość pedantyczną, więc żeby raz, dwa, trzy... Ósma kropeczka, ale mogę napisać ósma kropeczka. Proszę Państwa, proszę Państwa, Pani Maszu, wykreślamy punkt 11 cały, jest opinia... negatywna, wpisujemy, a wykreślamy też punkt 9, a w punkcie 10 dodajemy słowo portowe. Portowy i stoczniowców. Stoczniowców już jest. No to mamy stoczniowców i portowe. Wystarczy napisać portową i. I stoczniowców. Nie, wystarczy napisać portową i. Proszę Państwa, punkt numer 12. Wskaźniki zabudowy. Tu zrobiliśmy kopię w tej komisji, dlatego że jest to na tyle zawite napisane, że pies jadł i nie wie o co chodzi. Ja powiem szczerze, po szóstym razie czytania się pogubiłem. Natomiast generalnie kierunek mi się podoba, bo jest obniżenie wysokości. Natomiast no i tyle. Bo jest obniżenie wysokości. Ja rozumiem, że tak. Parafrazując, na ulicy Bielickiej obniżenie 40 do 33. Na terenie Braterskiej
Czyli to jest rejon zasadniczo braterska, już to jest granica naszej... Ja może powiem, jak to jest. To jest mój teren w zasadzie. To są dokładnie odwołanie się do zapisów tych punktów, co są w opisie jednostki. Dlatego może są też nieczytelne, ale tak, chciałem po prostu, żeby od powstańców śląskich do terenów dzisiejszej telefoniki teren zabudowy obniżyć do 18 metrów. Na tym terenie, który obecnie jest telefonika, do ulicy Braterskiej do 33 metrów, tak jak plan przewiduje. Po drugiej stronie ulicy Wielickiej, zachodniej, do 18 metrów. Tam w zasadzie, no tak, do 18 metrów. Jeszcze tam jest trzecia rzecz, w obszarze Płaszowska Krzywda. Nie przeszkadza, może do 18 metrów. Najbardziej mi się podobają to, że ci, co mieszkają w blokach, taki świeży mówią, tak, teraz już nie budujemy bloków, koniec z blokami, kto wymyślił tą zabudowę, nie? A jeszcze chwilę temu się pytają, gdzie by to mieszkanie, bo tam na szóstym piętrze było ładne pieniądze. Nie może nikt uzasadnić. Dobra, ale to jest ten cel. Ja to chciałem jedną tylko panu się odgłosić. Do tego swojego, tak? Ale tylko doprecyzować, bo tutaj nawet Stadek dzisiaj dzwonił do mnie w tej sprawie i tak zastanawialiśmy się, po jej stronie wschodniej, jak Państwo macie, wzdłuż ulicy Wielickiej, po jej stronie wschodniej. Czyli? Druga linijka. To jest to? A nie wschód, to jest tu. Państwo patrzyli się bardziej w tekst, bo to nie dotyczy zmian, tylko bardziej w tekście sobie wyprzyzować. To nie dotyczy zmian. Gdzie to jest? Druga linijka, która w tym punkcie. Aha, ulicy Wielickiej. Po jej wschodniej stronie, po jej stronie wschodniej, nawiasie cały obszar do torów kolejowych. No, ale to żeby wy dodać, dodać. Cały obszar kolejowy, tak? Cały obszar kolejowy i tak samo w linijce... W linijce piątej. W właśnie niechcący... O wschodniej stronie ulicy Wielickiej. W stronie ulicy Wielickiej i też nawiasie cały obszar do torów kolejowych. To tylko takie doprecyzowanie. Dobra. To nie stanowi, proszę Państwa, problemu. Tak jak mówię, w tej sprawie zarządzi na tle, ale też... Dopisujemy, cały obszar. Ale my to dopiszemy, jak ja mówię, weźmy dopisać to, co wypadnie. To, co zrobiła komisja. Proszę Państwa, idziemy dalej. Teraz to byśmy w punkcie numer? 12. Teraz 13. Na terenie 13 wzdłuż wiejskich zgodnie z porządzonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wiejska Spór znajduje się teren zieleni z Lesnej z 1 bezpośrednio sąsiadujący z obywatelem należy połączyć i jest opinia pozytywna. Jesteśmy na tym, że połączyć przez ten wąwóz na próbach Kareka chodzi o miejsce. Należy przewidzieć budowę parkingu wielopoziomowego na terenie oznaczonym jako zespół znajdującym się w trójkącie pomiędzy torami kolejowymi a przecinającymi po sensu Wielkopolskich. To jest proszę Państwa. Dobrze. To jest taka, że jak ktoś po prawej stronie jedzie, to jest taka nisza. No, ale zmienia się jakby opis tego. Tylko nie wiem, czy to wtedy powinno być U, czy powinien być... Ale to już jest ich problem. A to jest ich problem. Im się też temat spodobał, bo szukają też miejsc parkingowych, a ten teren nie można na nic innego wykorzystać, jak tylko może kiedyś na wielopoziomowy parking, bo ten teren jest po prostu bez dostępu. Z jednej strony nasyp kolejowy, z drugiej strony nasyp kolejowy, a tutaj droga, nie no, woda jest po drugiej stronie. To jest od strony dworca autobusowego. Rozumiem, że tutaj nie stanowi to problemu i wprowadzenie obszaru ZS na terenie klubu sportowego, podwórze klubu sportowego, Płaszowianka i dopuścić budowę budynku. Obszar, aha, no to ale po 15 trzeba dopisać później. Dobrze, proszę zaraz do 15. Przepraszam, że przeskoczyłem na 16. Dopełniających funkcje sportowe. Proszę Państwa, tu mamy, nagle się okazało, że w MNW pojawia się Płaszowianka. I nagle się pojawia, jak pan Tadek by przesunął niżej paluszkiem, o, tu jest podwórze. I nagle się okazuje, że jeden, a nie drugi. I tu są w dodatku jeszcze niebezpieczeństwo, to są MW, czyli budynki wysokie, mieszkaniówka wysoka. Czyli chytry plan na to, że spokojnie może zostać ona... Ja myślę, że oni chyba nie do końca wiedzą, gdzie są obiekty sportowe. To znaczy nie, wiedzą jak są, tylko jak to zapisać, żeby to było bardziej uniwersalne. Więc ten zapis CDS, o którym dzisiaj mówiliśmy,
czy my go tak nazywamy, jak to się będzie nazywał, to, to już oni ten, ale tutaj idzie to w kierunku, że jednak musi być jeszcze dodatkowy zapis. No nie, trzeba powiedzieć, że tutaj wydział też się nie wymądrzał, także jak coś nawet napisali nie tak, to dyrektorka się patrzyła groźnie z okiem, czemu to jest tak, a nie tak. Tak jest. I przeczytamy jeszcze 15. Obszar wokół stawu Płaszowskiego, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni Płaszczowskiego, przepraszam, Płaszowska krzywa, oznaczony został jako US, czyli proszę Państwa, staw Płaszowski US i tego nie rozumiem, bo nigdzie nie ma takiego oznaczenia US. Chyba, że aha, w miejscowym planie. W miejscowym planie przeniesienie. Studium należy oznaczyć jako ZU, czyli zielony urządzony. To jest to, co rozmawialiśmy, żeby było otulina. Przeznaczone do ekscesji, planowania, wyłączenia. Czekam tylko, czy tu będzie kawiarnia. Nie pisaj się teraz. A jest, pozwoli to nas powiedzieć. Nie, bo to widzę. Nie, bo jak ktoś to czyta, powiem szczerze, to należy myśleć, że goście takie, no. Jest to właściwy kierunek. Natomiast nie można tego na pewno zrobić, proszę Państwa, tutaj, bo tu już usługi praktycznie dochodzą, bo tu mamy Kinga, a tu mamy Tandetę. To plan pokaże. To plan pokazuje, natomiast tu tylko mowa jest o tym terenie. Problem polega na tym, że od tej strony mamy praktycznie linię brzegową złączone z terenami kolejowymi. Jedna sprawa, proszę, bo pominiemy to. Bo chyba myśmy tego nie ujęli, myśmy o tym rozmawiali i poprawka zarządu też tego nie. Ale żebyśmy nie zapomnieli o terenie, obszarze, to jest chyba obszar 15, tam gdzie jest garbarnia. Ale nie doszliśmy jeszcze do nie, nie. Ale nie mamy tego nigdzie. No to żeby... garbarnia nam uciekła, a garbarnia uciekła. Nie było i... Znaczy nie, bo to jest chyba obszar 15 i myśmy w naszym tym nie odnieśli się do 15, bo nie widzieliśmy tam tak. Większego problemu. Myśmy wczoraj na ten temat rozmawiali, że ja przypomniałem się, że mamy jeszcze jedno wojsko. Dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy w biurze przestrzennego. A mówię, to też nie ten. Trzeba będzie prowadzić, że na samym końcu, żeby powiedzieć zapyć, że teren KS Garbarnia powinien również zostać objęty jako czyli to jest to. To jest to. Tak, to jest to. 15 donieść po prostu. Tak, ale nie mamy nigdzie pisania. Nie, nie, nie. Znaczy mówiliśmy na ten temat, uciekło nam, bo jest ileś tych rzeczy, które no, nie chodzi, ten poprawek jest naprawdę sporo. Nie rzuciliście Państwo z tej... Punkt 13 poszedł... momencik. Przepraszam bardzo. Dlaczego? Już Panie Jacku, Panu to chętnie wytłumaczę. To jest to ja pytałem, bo ja tego nie rozumiem. Bo to jest to te usługi i rozmiany tych terenów. Tak, po industrialnych? Nie, no, ale to jest ten zapis taki. Proszę pana, od razu odpowiem. Obszary, pan, komisja... O które tereny chodzi? Wykreśla się. Ja przeczytam ten punkt, który zarząd uznał... Tak się składa, że mieszkam przy Gromadzkiej. W opisie kierunków zmian w strukturze przestrzennej, nieoznaczonej, to jest punkt 10, tereny poindustrialne w rejonie ulicy Krzywda Gromadzka ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną, niskiej intensywności należy przeznaczyć do przekształcenia kierunku budowy MNMNW. A proszę powiedzieć, jaka to jest? O które to panu chodzi? Chodzi mi o te tereny. No ale ma pan MW? Ma pan MW? Jest. Ma pan MW? Co pan MW, a ja chcę przemianować na MN i MNW. MW to jest średniej i wysokiej intensywności. Panie Jacku, te tereny na dzisiaj w studium szły w kierunku zmiany pod usługi i pod, bo tam to jest tak, to są proszę Państwa te nowe hale, które są wybudowane w tej chwili wzdłuż ulicy Gromadzkiej. No nie są przemysłowe. Usługowe. To są usługowe. Ja jeśli mówimy, że... bo to też trzeba powiedzieć, wszyscy myślimy o mieszkaniu, ale trzeba gdzieś jeszcze, proszę Państwa, chodzić do pracy. My, zauważcie, co się dzieje na dzielnicy, my wszędzie mówimy o mieszkaniówce, a nikt nie mówi, gdzie będą ci ludzie pracować. Jeśli te tereny już kiedyś... Proszę Państwa, proszę zauważyć, jeśli mówimy o problemie, który występuje, to jest tak, jak mieszamy funkcję mieszkaniową z funkcją usługową czy produkcyjną. Ale ten teren, tu jest Gromadzka,
Ten teren cały czas, proszę Państwa, miał funkcję przemysłową. On już jest przekształcony, bo tam były cegielnie, była gipsownia, były różne inne rzeczy. Ten ma funkcję wyłącznie usługową, handlową. W związku z tym, my się wydaje, że jak już dajemy na mieszkaniówkę, to ja myślałem, że Pan powie, że jest ulga, tylko że najgorsze jest to, że tu nie ma nigdzie funkcji.